Mięsożarne rośliny, niebezpieczne eksperymenty, wodni krwiopijcy. Okropne? Ani trochę. Udowodniły to wykłady, warsztaty i pokazy podczas drugiej edycji Ogólnopolskiej Nocy Biologów, które odbyły się na UWM. Jest to odwołanie do takich pikników naukowych, które są modne w Europie w postaci Nocy Naukowców, a ponieważ w zimie niczego nie było, to Noc Biologów. Pokazanie nauki od kuchni, od takiej nieformalnej strony. Pojawiają się nowe problemy, świat się zmienia, te problemy trzeba przedyskutować. Myślę na przykład o, nie wiem, klonowaniu chociażby, o GMO, o zapłodnieniu in vitro, po to, żeby nad czymś dyskutować, to coś trzeba wcześniej poznać. My działamy w tym kierunku. Pan rektor osobiście witał tłumnie przybyłych gości. Jak przybyli eksperci oceniają Noc Biologów? Podoba wam się tutaj? Tak. A które doświadczenie wam się najbardziej podobało? Mi to z jajkami. Z jajkami i kolorami. Jest naprawdę bardzo widowiskowo, kolorowo i nietypowo. Tylko żeby to było na przykład 2-3 dni. Bo przecież nie co dzień można przeprowadzić eksperyment na samym sobie. Grałem w grę i podczas małych zderzeń, miałem jakieś małe zderzenia, a już mój organizm odczuwał pewien oddziaływanie stresu. Wszystko było napisane właśnie na komputerze, jak to wygląda. Na Nocy Biologów nawet codzienne, prozaiczne rzeczy okazywały się być zdumiewające, niesamowite i niebezpieczne. Herbatę z cytryną najlepiej jest najpierw zaparzyć, odcedzić fusy i dopiero do tego naparu dodać cytrynę. Wtedy unikniemy niekorzystnego wpływu, jaki wywołują związki glinu łączące się z sokiem, czyli z kwasem cytrynowym. No badania naukowe ujawniają, że związki glinu zawarte w liściach herbaty mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia choroby Alzheimera. Ci, którzy nie byli, mogą żałować, bo jest czego. A czy da się to nadrobić za rok? Obowiązkowo, myślę, że ten pomysł dojrzewa. W tym roku troszeczkę za późno się zdecydowaliśmy. Rok temu chyba 16 ośrodków akademickich brało w tym udział, w tym roku już 20. Myślę, że pójdzie to w kierunku takich sensownych projektów, a moim marzeniem jest, żeby te wszystkie nasze kortowskie doświadczenia w postaci Dni Nauki, projektów za rękę z Einsteinem i kilku takich jeszcze innych zaowocowały powstaniem takiego Centrum Nauki, jak jest Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.